Hej, ja heter Weronika. Cześć, mam na imię Weronika i witam Was w 5. wspólnej lekcji języka norweskiego. W ostatnim odcinku nauczyliśmy się liczyć. Dziś poznamy kolejne ważne zwroty oraz wszystkie te, których użyjemy lub usłyszymy, będąc na zakupach. Unnskyld. Przepraszam, zaczepiając osobę nieznajomą. Unnskyld. Waszego. Proszę bardzo, jeśli komuś coś na przykład podajemy, to nie jest prośba ani proszenie o coś. Waszego. Znamy już podziękowanie tak. Jest jego kilka odsłon i często słyszy się je wszystkie. Tak skadła. Mange tak. Tusen tak. Możemy odpowiedzieć. Bare hyggelig. Nie ma za co. Bare. Trochę. Hygge. Oznacza przyjemność. Hygli. Przyjemnie. Czyli czysta przyjemność. Bare hygli. Nie ma za co. Często jesteśmy zmuszeni zapytać po prostu kogoś o pomoc, więc zadamy wtedy pytanie. Kan du hjälpa mig? Kan. Potrafić. Hjälpa, pomóc, mig, mi. Kan du hjälpa mig? Unnskyld, kan du hjälpa mig? Czy możesz mi pomóc? Przepraszam, czy możesz mi pomóc? Lub, jag har ett spørsmål. Ha, mieć. Spørsmål, pytanie. Jag har ett spørsmål. Mam pytanie. Często, gdy czegoś szukamy, sprzedawca bardzo szybko sam do nas podejdzie. Usłyszymy wtedy Kan jag hjälpa dig? Daj tobie. Kan jag hjälpa dig? Czy mogą tobie pomóc? Możemy odpowiedzieć ja tak lub nej tak. Przy kasie usłyszymy zatem Betale du med penger eller kort? Betale płacić. Penge pieniądze. Kocz. Karta. W zasadzie słowo kocz oznacza wszystkie typy kart, jakie możemy sobie wyobrazić, ale w tym konkretnym wypadku chodzi oczywiście o kartę bankomatową. Betale du med penger eller kocz? Płacisz gotówką, pieniędzmi czy kartą? Inny sposób zapytania. Betale du med kocz eller kontant? Kontant. Gotówka. Betale du med kort eller kontant? Płacisz kartą czy gotówką? Jednak najczęściej usłyszymy po prostu Betale du med kort? Czy płacisz kartą? Możemy odpowiedzieć Nej, jeg har bare konten med meg. Nie, mamy ze sobą tylko gotówkę. Nej, jeg har bare konten med meg. Vil du ha en pulse? Pulse? Siatka na zakupy. Will. Chcieć. Will du ha? To najpopularniejsze pytanie, czy chcesz, czy nam coś podać. Will du ha en pulse? Czy chcesz siatkę? Jeg har bare småpenger. Småpenger. Drobne pieniądze, czyli nie banknoty. Will du ha kvittering? Kvittering. Paragon. Vil du ha kvittering? Czy chcesz paragon? Jednak najczęściej usłyszymy tylko po zapłacie kvittering. To oznacza to dokładnie zapytanie, czy chcemy ten paragon. Rzadko kto bierze paragony w norweskich sklepach. Noe mer? Noe? Coś? Mer? Więcej. Noe mer? Czy coś jeszcze? Możemy odpowiedzieć, no tak, hade, nie dziękuję i do widzenia. Beklager, przykro mi, przepraszam. Beklager. No i coś, o czym jeszcze wcześniej nie mówiłam, a usłyszymy bardzo często. Hjärtelig välkommen. Hjärtelig, serdecznie. Välkommen, zapraszamy. Hjärtelig välkommen. Początki
są bardzo trudne. Ciężko przemóc się, aby używać zwrotu w języku, którego prawie nie rozumiemy. Wiele Polaków, których poznałam w Norwegii nawet po roku pobytu, uparcie mówiło tylko po angielsku, twierdząc, że lepiej mówić płynnie w języku, który się zna, niż kaleczyć język, którego się nie rozumie. Natomiast nic bardziej mylnego, bardzo gorąco zachęcam Was, żeby już w tych pierwszych miesiącach, kiedy tylko uczymy się nowych zwrotów, używać je w prostych, codziennych sytuacjach, w sklepie czy w przedszkolu, gdy odprowadzamy dziecko, bo Norwegowie bardzo doceniają, kiedy cudzoziemcy próbują mówić. Nigdy nie zostaniecie wyśmiani. Poza tym, mówiąc w języku norweskim, naturalnie przychodzi uśmiech. Język ten jest, jak już zdążyliście zauważyć, bardzo dźwięczny, taki pływający, śpiewający. I rzeczywiście, naśladując Norwegów i ich sposób bycia, czyli taki właśnie uśmiechnięty, wyluzowany, nawet jeżeli mają jakieś problemy, starają się na zewnątrz tego nie pokazywać i w dobrym tonie jest zawsze serdecznie się uśmiechać i krzyczeć z daleka hi hi, hej fin dag, vordan golden medaj. Zobaczycie, że dzięki temu bardzo szybko pozbędziecie się takiej blokady w głowie, że nie znam tego języka, będziecie się czuli lepiej sami ze sobą i nie stworzycie też takiej sztucznej bariery pomiędzy Norwegami a sobą, a Norwegowie w pierwszych kontaktach potrafią być nieufni i na pewno nie przysporzycie sobie przyjaciół poprzez taką zamkniętą, wycofaną postawę i niechęć do mówienia w języku norweskim. Także zachęcam bardzo do jak najczęstszego używania nowo poznanych zwrotów. To dzisiaj na tyle. Następny odcinek poświęcimy na zwroty, które pomogą nam właśnie zniwelować te trudności w pierwszych kontaktach. Poznamy także nazwy produktów w sklepie, żebyście szybciej mogli i swobodniej poczuć podczas zakupów. To tyle na dzisiaj. Następny odcinek poświęcimy na zwroty, które właśnie pomogą nam trochę zniwelować trudności w pierwszych kontaktach w języku norweskim oraz nazwy produktów spożywczych, żebyście szybciej mogli swobodniej poczuć się robiąc zakupy. Visas! Hej, hej!